Na swoim ślubie wyglądałaś absolutnie wyjątkowo. Czy ty, decydując się na pewną kolorystykę, dekorację i tak dalej, faktycznie inspirowałaś się stylem, który zaprezentowała na ślubie Joanna Przetakiewicz? Bardzo mocno się zainspirowałam, dlatego że początkowo chciałam zrobić wszystko w bieli. Biel ze złotym kolorem, natomiast to było takie oklepane. My podjęliśmy decyzję już rok wcześniej, że będzie biel, ale nagle miesiąc przed naszym ślubem były cztery takie bardzo ładne wesela, gdzie były kwiaty białe, były dodatki złote i ja mówię, kurczę, no wiesz, chciałabym coś innego, chciałabym, żeby to było takie wow. No i szukaliśmy w internecie, co to może być, jakie kwiaty, jaki kolor. Mówię, kurczę, musi być jakiś kolor, może różowy. Ale różowy też już jest oklepany. Wszystko jest piękne, natomiast chciałam coś takiego mieć wyjątkowego. No i nagle natrafiłam na ślub Joanny Przetakiewicz i mówię, to jest ten kolor. Bardzo go lubię, bardzo mi się podoba szafirowy kolor, więc tak właśnie postanowiłam wtedy, że będzie szafir. No właśnie, bo to nie jest taki oczywisty kolor na ślub. Ale lubisz? Lubisz ten kolor? Jest piękny, ma taką klasę w sobie, elegancję, coś takiego innego po prostu. Myślisz, że zapoczątkujecie wraz z Joanną nową modę, jeśli chodzi o kolorystykę ślubną? Ja to już wiem, bo bardzo dużo moich obserwatorek, które w tym roku miały ślub, wysłały mi zdjęcia, że po prostu zmieniły szybko kwiaty na właśnie szafirowe. Także bardzo mnie to cieszy i proszę bardzo. Jak reagowałaś na te porównania twojego ślubu także do ślubu Karoliny Pisarek? Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie to taka zrobiła się trochę medialna rywalizacja. To chyba właśnie media to tak przedstawiały. My absolutnie nie chcieliśmy rywalizować. My się z Lulką znamy bardzo długo i dla nas to był magiczny moment, że po prostu my w tym dniu powiemy sobie tak. I my nie chcieliśmy nawet zrobić wielkiego szału, my nie chcieliśmy pokazać się nie wiadomo jak. My chcieliśmy mieć piękny ślub, chcieliśmy, żeby to był nasz moment. No a oczywiście media sobie już zgarnęły nasze zdjęcia, były nagłówki, no i później faktycznie gdzieś tam były te porównania. To jest niesmaczne, dlatego że i mój ślub, i Karoliny był piękny. To nie mają znaczenia te dodatki, tylko tak naprawdę, że tego dnia powiedziałyśmy tak naszym mężom, także uważam, że nie było tutaj rywalizacji ani z mojej strony, ani ze strony Karoliny. Który prezent ślubny wprawił cię w największe zaskoczenie? Chyba żaden, dlatego że my dostaliśmy same koperty. Tak, nie, bardzo ładne dostaliśmy szklanki Versace z dnem, z logiem takim wybitym od środka. Natomiast tak to chyba z tego co pamiętam dostaliśmy same koperty i chyba tak najlepiej. Ale rozumiem, że nie było żadnej pustej. Nie. Hojni byli bardzo goście, za co oczywiście im dziękujemy, natomiast nie oczekiwaliśmy też tego. My od razu mówiliśmy, że nie chcemy ani kwiatów, ani alkoholu, ani prezentów. Dla nas było najważniejsze, żeby ci goście pojawili się u nas na ślubie, więc nie liczyliśmy na prezenty. O. Była jakaś kwota, która cię na przykład zaskoczyła w kopercie? Nie spodziewałaś się takiej wysokiej? Wszystkie mnie zaskoczyły, bo myślałam, jakby może nie wiedziałam, że aż tyle się teraz daje już do kopert. Ja byłam na weselu chyba z 10 lat temu ostatni raz, więc wtedy były inne kwoty, że tak powiem, ustalone. Każdy gość był bardzo hojny, także nie narzekaliśmy, ale nawet jakby były te koperty puste, to też byśmy nie narzekali. Jasne. A w ogóle dużo wydaliście na swoje wesele, czy było tak, że trochę zrobiliście barterowo? Bardzo dużo wydaliśmy i bardzo mało zrobiliśmy barterowo, dlatego że my nie chcieliśmy w dniu ślubu relacjonować, wstawiać. Ja i tak, słuchajcie, miałam ten czas, gdzie szybko coś tam zripostowałam, rzuciłam na swój Instagram, natomiast nie chciałam mieć zobowiązań. No i także mieliśmy bardzo mało, z dwie albo trzy współprace.